Cóż, z tymi grami dzieciństwa to jest tak, że w sumie lepiej ich nie ruszać i pozostawić sobie piękne wspomnienia. Tak było z Hopkinsem, który nie przetrwał próby czasu. No i trochę tak samo jest z Ace'em. Ale z nieco innych powodów. Siemanko, z tej strony Maxior i dziś opowiem wam o wydanym wyłącznie na PC Ace Ventura, Psi Detektyw. Hopkins okazał się wykładać na tak wielu polach, że aż byłem zły na siebie i tak, na pewno do niego jeszcze wrócę, żeby wypowiedzieć się bardziej szczegółowo. Natomiast Ace, pomimo wielu problemów, okazuje się być całkiem kompetentną grą. Zacznijmy może jednak od tej boomerskiej gadki o tym, jak to drzewiej bywało i jak to dzisiejsza dziatwa może tytułowego bohatera w ogóle nie znać. Chociaż oczywiście nie jest to prawda, bo oba filmy o psim detektywie dostępne są na popularnej platformie streamingowej, którą pasożytujesz od kolegi. Tak czy inaczej, na bazie przygód brawurowo zagranego przez Jima Carreya, bardzo specyficznego śledczego, powstała praktycznie nieznana u nas seria animowana. I to właśnie ona posłużyła za bezpośredni wzór dla gry, o której zamierzam opowiadać dzisiaj. I zacznijmy wyjątkowo od pozytywów, bo tytuł wzorowo nawiązuje do animowanego pierwowzoru. Gra wygląda wyśmienicie. Piękna, kolorowa, rysowana grafika, okraszona nieco groteskowym sznytem, prezentuje się niczym przeniesiony na ekrany komputerów odcinek serialu. Nawet i animacje, mimo że dosyć oszczędne, idealnie wpasowują się w konwencję. Do tego całość okraszona została nie z gorszym voice actingiem, zarówno w wersji oryginalnej, jak i naszej rodzimej. Głosy dobrane są bardzo dobrze, a i wypowiadane kwestie zagrane całkiem nieźle. Dlatego szkoda, że pod względem opowieści całość nie prezentuje się już aż tak dobrze. Niestety, ponieważ jestem marudą, nawet i do tego chwalenia muszę dołożyć co nieco od siebie. Ace Ventura to, jak wskazuje tytuł, psi detektyw, czyli śledczy rozwiązujący sprawy kryminalne związane ze zwierzętami. Nasz bohater jest postacią niezwykłą. Już w filmie z Jimem Carreyem przypominał bardziej postać z kreskówki z tą swoją przerysowaną manierą, abstrakcyjnymi żartami i sporą dozą infantylności, które jednocześnie były fasadą przesłaniającą niebywałą inteligencję i takież umiejętności detektywistyczne. W grze Ace jest jeszcze bardziej Ace'em, co stanowi jednocześnie zaletę, jak i wadę, bo taką postać należy potrafić dobrze poprowadzić, by z zabawnej nie stała się irytującą. Historia kręci się wokół sprawy zaginionych psów pociągowych, które zostały porwane od eskimoskiego plemienia przez nieznanych sprawców. Jak szybko się okazuje, w całość zamieszana jest międzynarodowa siatka kłusowników, w związku z czym Ace musi zakasać rękawy, namierzyć złoczyńców i wymierzyć im sprawiedliwość. Niestety gra nie za dobrze wywiązuje się z przedstawienia nam tej historii, głównie ze względu na fakt, że scenariusz jest niezwykle chaotyczny. Historia gna bez ładu i składu i brakuje w niej wyraźnych związków przyczynowo-skutkowych między wydarzeniami przedstawianymi nam na ekranie. Na początku spotykamy naszego bohatera wraz z jego przybocznym małpiszonym Spike'iem gdzieś na ośnieżonych górskich szczytach zastawiających pułapkę na kłusownika. Chyba. By za chwilę znaleźć się w naszym apartamencie i spławiać łysego pokurcza żądającego od nas zapłaty czynszu, by ostatecznie trafić na statek kapitana Nemo. Ewidentnie brakuje tutaj jakiegoś uzupełnienia w postaci, dajmy na to, scenek przerywnikowych, które być może miały do gry trafić, ale jakoś tak się dziwnie zdarzyło, że ktoś o nich zapomniał, przez co gra sprawia wrażenie zbitki losowych odcinków serialu. Pochwaliłem jednak grę aktorską, która sama w sobie jest okej, jednak polskie tłumaczenie jest karkołomne. Bo goście od lokalizacji przyjęli jakąś dziwną taktykę i postanowili tłumaczyć większość kwestii dosłownie, ale kiedy złapało ich natchnienie, ładowali jakimiś nawiązującymi do rodzimej kultury żartami, których chyba nawet sami nie rozumieli. W efekcie wiele dowcipnych uwag rzucanych przez Ace'a jest zwyczajnie nawet nie nieśmiesznych, ale po prostu bez sensu, tracąc rzeczony w translacji. Lwy, tygrysy i niedźwiedzie? O rany! Lwy, tygrysy i niedźwiedzie? O rany! Do you suppose we'll meet any wild animals? We might. Animals that eat straw? Some, but mostly lions and tigers and bears. Lions? And tigers? And bears.
lions and tigers and bears. Oh my! 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 Lions and tigers and bears. Odbija się to też na grze aktorów, którzy starali się jak mogli, by zrobić swoją robotę dobrze, ale trudno jest zagrać kwestię, która kompletnie od czapy jest rzucana przez bohatera w zupełnie randomowym momencie. Inna sprawa, że lwia część dowcipów to głównie kloaczny, infantylny humor, zdecydowanie wychodzący poza standardy ujmujących dykteryjek opowiadanych mimochodem podczas eleganckich rautów. Nie ukrywajmy jednak, że żarty o kupie potrafią być zabawne i w wersji oryginalnej faktycznie są. W polskiej natomiast w dużej mierze giną w przekładzie, przez co dostajemy produkt zdecydowanie ograbiony z tego humorystycznego elementu. I znowu Patefon czepia się scenariusza, ale jak ta gra wygląda jako gra właśnie? Ano wypada nieźle. Jako klasyczna przygodówka point and click prezentuje się całkiem sympatycznie, nawet pomimo wielu uproszczeń i w kilku miejscach zdecydowanie prezentując niewykorzystany potencjał drzemiący w pełnych detali rysowanych scenariach. Przede wszystkim sterowanie jest mocno minimalistyczne, sprowadzając się do zgodnego z nazwą gatunku wskazywania i klikania wyłącznie lewym przyciskiem myszy. Nie wybieramy komend z listy, czy nawet nie mamy szerszego garnituru interakcji z obiektami na ekranie. Wszystko sprowadza się do pojedynczego kliknięcia, po którym Ace przechodzi do działania. No i w sumie okej, bo zdecydowanie ułatwia to nam zadanie, ponieważ nie musimy się głowić nad faktem, czy przykładowy przycisk na ścianie należy wcisnąć czy użyć. Cała nasza rola polega więc na interakcji z obiektami i używaniu na nich przedmiotów, co w połączeniu z dosyć logicznymi, oczywiście w umownych kreskówkowych standardach, zagadkami sprawia, że gra nie należy do zbytnio skomplikowanych. Nawet i ilość przedmiotów, które ze sobą nosimy, jest raczej symboliczna, dzięki czemu desperacka taktyka używania wszystkiego na wszystkim nie nabija nam sztucznie godzin spędzonych z tytułem. Prościutki, minimalistyczny interfejs, jakkolwiek doskonale buduje iluzję obcowania z interaktywnym odcinkiem kreskówki, ma również swoje wady, które potrafią nam dobrą zabawę nieco zepsuć. Brakuje bowiem jasnych indykatorów wskazujących, że możemy użyć przedmiotu z ekwipunku na jakimś obiekcie, przez co klikamy nieco na czuja, podpartego lekką desperacją. Bolesny jest również fakt mocno ograniczonej interakcji naszego bohatera ze środowiskiem gry. Jakkolwiek w mieszkaniu możemy użyć czy obejrzeć niemal każdy obiekt, za co nagradzani jesteśmy zabawną animacją czy komentarzem Ace'a, tak w zasadniczej części gry takie elementy występują raczej incydentalnie. Co oczywiście jest wielką stratą, bo gra aż się prosi o dowcipne komentarze detektywa na temat obserwowanych elementów, czy jeszcze lepiej o krótkie animacje pozwalające nam czerpać zabawę z podziwiania gry bez presji popychania akcji do przodu. Giereczka urozmaica nam zabawę również elementami zręcznościowymi, które nie są może zbyt trudne i powtarzać je możemy praktycznie w nieskończoność bez obawy o utratę kontynuacji, ale sterowanie w części z nich jest mocno nieprecyzyjne, co sprawia, że mamy poczucie bycia karanymi za błędy, które nie do końca są naszą winą. Szczególnie to widać na końcu pierwszego rozdziału, gdzie Ace przemierza zbiornik wodny, przeskakując na plecy wielorybów, gdzie dziwaczny kąt kamery i niezbyt czytelna bryła morskich ssaków nie pozwalają nam precyzyjnie określić odpowiedniego momentu na wykonanie skoku. Oprócz tego angażującego nasze zwinne palce elementu dostaliśmy też kilka zagadek wysilających nasze szare komórki. I zasadniczo poza jedną na samym końcu nie są one jakoś specjalnie trudne, jednak są miłą, a już na pewno milszą niż sekwencje zręcznościowe, odmianą od animowanej pracy psiego detektywa. I to tyle, jeśli chodzi o Ace Ventura Psi Detektyw. To gra, która trochę sprawia wrażenie niedokończonej i przez to trochę marnującej swój potencjał. Bo gdyby przyłożyć się do tego scenariusza, dodać jakieś cutscenki, a w przypadku polskiej wersji wysilić się nad odpowiednim zlokalizowaniem dowcipów tak, by Ace faktycznie był zabawny, dostalibyśmy wyborną przygodówkę. A tak mamy wyłącznie niezły produkt, który piękny, pozostaje we wspomnieniach starych ludzi. Na szczęście mam na podorędziu jeszcze jedną przygodówkę, która jako sama gra, ale także jako polska lokalizacja sprawdza się wzorowo. Chociaż trochę głupio ją nazwać grą dzieciństwa. I tą należącą do kolegi myślą kończę. Cześć.
detective on the run. He doesn't even have a gun.